co by wymyślił Einstein gospodarki, Einstein ekonomii dla Polski w dniu dzisiejszym, gdzie zapaść gospodarcza i inflacja dławią Polaków. 30 lat doświadczenia w gospodarce, polskiej gospodarce, czyni z ludzi, którzy startują do wyborów z Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców, Einsteinami polskiej gospodarki. Więc posłuchaj o tej niezwykłej teorii względności w naszym pomyśle, który się nazywa Biznesplan dla Polski, a dla ciebie oznacza gigantyczny wzrost wynagrodzeń przy tej samej pracy, na tej samej umowie, a jednocześnie zamyka budżet państwa w zupełnie nowych ramach, które sprawiają, że twoja emerytura będzie się liczyła w milionach, a nie tak jak teraz w dziadostwie. Potrafimy to zrobić, policzyliśmy to i teraz wielkie wyzwanie. W 10 minut miałem o tym opowiedzieć. Troszeczkę się nie zmieściłem, ale zainwestuj swoje 12 minut w to, żeby poznać niezwykłe, innowacyjne odkrycie dla polskiej gospodarki, które zmieni twoje życie tylko dzięki temu, że jesienią skreślisz krzyżyk przy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Zapraszam. My proponujemy Polakom w nazwie Biznesplan dla Polski. To jest rzecz wyjątkowa, której wcześniej nigdy nie było w historii tego państwa i w historii żadnych wyborów. I żeby was przygotować na te tezy biznesplanu, ja muszę znowu was zabrać w opowieść, w historię, tym razem jeszcze dalej, bo gdzieś w końcówkę XV wieku na dwór króla Hiszpanii. W dworze króla Hiszpanii odbywa się bardzo ważna narada. Zgromadzili się wszyscy możnowładcy, biskupi, mądre głowy. I jest tam Krzysztof Kolumb. I on im opowiada, że ma pomysł, jak zrobić, żeby wszyscy stali się bogaci. Jak zrobić, żeby zarobić niesamowite pieniądze dla Hiszpanii. On mówi, słuchajcie, ja proponuję, że zamiast opływać całą Afrykę w drodze do Indii, popłyńmy na zachód. Opowiada im to, opowiada, aż jakiś możnowładca, Fernandez nie da się, wstaje i mówi, słuchaj Krzysiu, powiedz mi, czy w jakimkolwiek kraju Europy, czy ktokolwiek w innych królestwach popłynął na zachód i dopłynął do Indii. Wybucha śmiech, wszyscy możnowładcy się śmieją, mówią, no, proponuje nam jakieś głupoty, szurostwo, bajki, opowieści dla naiwnych, że na zachód odpłynie do Indii. A co robi mądry król Hiszpanii? Myśli sobie, jeżeli mam wygrać ze wszystkimi, mam być bogatszy, mam być lepszy, mam zdobyć to złoto, to ja nie mogę robić tego wszystkiego, co robią inni. Muszę zrobić coś innowacyjnego. Coś, czego nigdy, nikt więcej wcześniej przede mną nie robił. I Krzysztof Kolumb płynie do Indii, odkrywa zupełnie co innego, ale Hiszpania staje się bogata. I taki właśnie jest nasz projekt. Biznesplanu dla Polski. Mamy zupełnie inne podejście niż wszystko, co proponują politycy, którzy od 35 lat wszystko, co potrafią robić, to małpować rozwiązania z Zachodu. I nigdy Polacy nie dogonią w dobrobycie krajów zachodnich, bo nie robimy niczego niestandardowego, niczego innego. Licząc, bo trzeba powiedzieć, że my to bardzo długo obliczaliśmy. Pracowaliśmy nad biznesplanem dla Polski, wykorzystując całe nasze doświadczenie. Wśród nas są przedsiębiorcy, którzy zajmują się zarządzaniem nawet już od 30 lat. Specjaliści od finansów, specjaliści od rozwiązywania różnych problemów, specjaliści od innowacyjnych pomysłów. I robiąc ten biznesplan, skupiliśmy się na rzeczy najważniejszej dla każdego Polaka, czyli na wynagrodzeniach. Wyszliśmy od rzeczy najważniejszej dla wszystkich. I dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć zadowolonych pracowników, którzy nie wyjeżdżają do Niemiec pracować, do Anglii czy do innych krajów europejskich, tylko są w Polsce. I dla wszystkich Polaków, którzy mają dość niskich płac. Ja się nie dziwię, naprawdę nie dziwię się temu powszechnemu w Polsce narzekaniu na niskie pensje. Tylko
musimy sobie powiedzieć prawdę. Narzekanie na niskie pensje obrosło kłamstwem. Kłamstwem, że to pracodawcy za mało płacą. A my zauważyliśmy, że zagrożenie jest zupełnie gdzie indziej. Bo my wiemy, jak nikt inny w tym kraju, może nawet politycy o tym nie wiedzą, że pracownik, który dostaje 3,5 tysiąca na rękę, on w tej firmie zarabia prawie 7 tysięcy. Tylko 40% jego pensji zabierają politycy, urzędnicy, nie dając tak naprawdę nic w zamian. Jakaś iluzja emerytury, że będzie. Iluzja służby zdrowia. Nic Polacy za to nie mają. To jest ewidentna kradzież i kara za to, że ludzie pracują. I my chcemy to zmienić. Od tego postulatu, od wypłaty całej pensji na rachunek pracownika, całej pensji bez potrąceń ze strony państwa. Wszystko, co zarabia w firmie, ma dostać na rachunek. Od tego się zaczyna nasza przygoda z biznesplanem. Tu znowu zderzymy się z tą bajką socjalizmu, z tą bajką państwa opiekuńczego, bo państwo daje, bo państwo się opiekuje. No tylko jak zrobimy dokładne rachunki, to nagle się okazuje, że to państwo, które coś daje, to w rzeczywistości zabiera dużo więcej. Bo nawet uwzględniając te 500+ i inne głupoty, to więcej Polacy, polska rodzina miałaby pieniędzy, gdyby nic im nie dawać, ale nic im nie zabierać. Gdyby całe ich wynagrodzenie lądowało w ich kieszeniach. I to jest bardzo ważna rzecz, kolejna dotycząca tego biznesplanu. On stoi w kontrze do socjalistycznego rozdawnictwa. Nie zabieramy i dajemy. Ale ten biznesplan też wiąże się z kolejnym bardzo palącym problemem w Polsce. On jeszcze nie jest uświadamiany. Jeszcze niewiele osób o nim wie. Szczególnie mówię o pokoleniu lat 70., 80., 90. Ci, którzy wciąż wierzą, że będą mieli emeryturę. Tymczasem politycy albo przez swoją głupotę, albo przez cynizm, od 30 lat nie mówią Polakom prawdy. Że tak zwana umowa społeczna dotycząca emerytur nie opiera się tylko na tym, że nam się zabiera pieniądze z pensji, ale ona się opiera jeszcze na drugim fundamencie, którym jest obowiązek rozmnażania się. Jeżeli model rodziny 2+3 nie jest zachowany, to piramida demograficzna jest odwrócona. Coraz mniej młodych pracuje, coraz więcej jest ludzi na emeryturze. A prawda jest taka, że ci ludzie na emeryturze są opłacani przez tych, którzy pracują, bo ich pieniędzy już dawno w ZUS-ie nie ma. ZUS jest piramidą finansową. Wszystkie pieniądze, na które pracowali obecni emeryci, dawno zostały wydane. Nie ma tych pieniędzy. I teraz ZUS mówi to w sumie oficjalnie. Każdy może sprawdzić, wpisać sobie do wyszukiwarki, wpisać sobie u nas na stronie na adresie polskaliberalna.pl/emerytury. Są linki do raportów ZUS. Oni mówią, że od 2030 roku, czyli całkiem niedługo, emerytura będzie wynosiła 20% ostatniej pensji. Czyli jakby to było dzisiaj, no to by było 700 zł dla emeryta. I to jest ta opieka państwowa, to jest kradzież. Znowu zrobiliśmy obliczenia, każdy je może sprawdzić na stronie, na adresie polskaliberalna.pl/ZUS. Zrobiliśmy obliczenia, z których wynikło, że gdyby odkładać przez 30 lat po 300 zł miesięcznie i te pieniądze inwestować samemu przez swój specjalny rachunek nadzorowany przez organ Komisję Nadzoru Finansowego, która wybrałaby te największe spółki, które tak świetnie teraz zarabiają pieniądze, to gdyby tak robić, to po 30 latach, wpłacając tylko 80 tysięcy, dzięki wypłatom zysków z tych spółek, dzięki wzrostowi cen akcji, każdy Polak po 30 latach miał miliony na koncie. Wiadomo, że jeżeli przestaną ci, którzy dzisiaj pracują, utrzymywać emerytów, tylko zabiorą całą swoją pensję na konto, no to wtedy w budżecie państwa zabraknie około 240 miliardów złotych.
I politycy są bezradni. Oni są przerażeni. Oni mówią, że będzie trzeba znacząco podnieść podatki. Ja się pytam, gdzie? Ile jeszcze? Przecież każde podniesienie podatków zwiększy szarą strefę albo spowoduje, że młodzi Polacy, którzy nie są głupi, po prostu wyjadą do Niemiec, do Skandynawii, do Francji. Oni są przerażeni. Oni, zobaczcie, jaki dyskurs polityczny jest, o czym oni rozmawiają. Ja oczywiście mam szacunek dla wszystkich ludzi, którzy wyznają religię i wartości, które ta religia ze sobą niesie. No ale nie może być dyskursem publicznym i przedmiotem uchwał Sejmu obrona wizerunku Jana Pawła w czasie, kiedy większość Polaków pracujących w tej chwili jest, będzie ograbiona ze swojej emerytury. To jest po prostu niepoważne. Chcilenie się wezmą do pracy, zamiast gwiazdożyć w telewizji. Nas w telewizji nie ma, ale my liczymy. My pracujemy, my myślimy, my tworzymy plan. Z jednej strony nowe dochody. Mówimy o legalizacji marihuany. Uważamy, że skoro państwo czerpie dochody z alkoholu, z tytoniu, które są śmiertelne, ale uważamy, że chcącemu nie dzieje się krzywda. To tak samo liczymy, że legalizacja marihuany będzie dodatkowym zastrzykiem w budżecie, bo tak się stało w Kanadzie. Ale też i chyba najbardziej stawiamy na coś, co w ogóle w Polsce nie funkcjonuje, a my jako przedsiębiorcy to czujemy. Polska administracja jest jak guma, się ciągnie, tam się nic nie dzieje. Kawka, druga kawka, trzecia kawka, ubrane palto 15 minut przed wyjściem, już się nie można dodzwonić, już nie odbiera nikt telefonu. Znacie to wszyscy z autopsji, wiecie jak to się dzieje. Słuchajcie, wyniki, lepiej, mniej ludzi, więcej efektów. Oni tego nie rozumieją. Jest jeszcze druga rzecz, która też pogranża nas wszystkich. Słuchajcie, no, jak się wchodzi do tych polskich urzędów, to ja myślę, że ten pałac bursztynowy, tutaj, który jest prywatną własnością fundacji, to jest w ogóle ubogi obiekt. Ubogi. Pałace ZUS to myślę, że powinny być wycieczki do Polski zamiast do Luwru, tylko do zwiedzania pałaców ZUS. To są dopiero marmury i dzieła sztuki. Tam są utopione miliardy. Miliardy, które my wiemy, że można oszczędzić. No każdy, kto ma styczność z administracją państwową, kto widzi na przykład Kraków, ławeczki po 100 tysięcy, które każdy z nas by kupił za 1000. I powiem wam jeszcze jedną rzecz z tym wszystkim, żeby podkreślić, jak bardzo jest to nasz autorski projekt i jak bardzo tylko my jesteśmy w stanie to zrobić. Otóż słuchajcie, wysłałem zapytanie dotyczące tego planu oszczędności do bardzo znanej firmy analitycznej. I zapytałem ich, czy oni, albo może znają inną firmę, czy jakakolwiek firma w Polsce, taka analityczna od finansów, jest w stanie powiedzieć, ile pieniędzy właśnie się marnuje w tych marmurach, ławeczkach, w tych przetargach. Słuchajcie, nikt nie robi takich analiz. Oni się zajmują ogólną analizą, jaka jest stopa procentowa, rozpiska budżetu, ile pójdzie na to i na to. Natomiast nikt w Polsce nie pilnuje tych drobnych dziureczek. A my wiemy, że polski budżet jest jak sito. Przez małe dziurki wypływa z niego 30-40% wartości, nie dając nic Polakom. I tą wiedzę mamy tylko my, bo tylko przedsiębiorcy codziennie mają styczność z tą hydrą urzędniczą, z tym nowotworem, który trawi Polskę. To my jesteśmy zmianą. Polska liberalna, strajk przedsiębiorców. Polacy w końcu mają na kogo głosować.